No cześć. Dzisiaj bardzo fajny serial, a mianowicie Fire Country. Serial o strażakach, ale inny niż pozostałe. Mianowicie mamy tutaj grupę więźniów, którzy zapisują się do programu strażackiego i wraz z zawodowymi strażakami, profesjonalistami, biorą udział w różnego typu akcjach, pożarów lasów i tego typu rzeczy. No, muszą się bardzo wiele nauczyć, więc tutaj jest duże pole do popisu, jak to przedstawić. Głównym bohaterem jest właśnie jeden z tych skazańców strażaków, który zapisał się do programu, by skrócić sobie wyrok, który był nieduży. I przez przypadek trafia do rodzinnego właśnie miasta, do którego nie chciał trafić. Tutaj bierze i w bardzo krótkim czasie trafia na swoich rodziców. Pewnym zaskoczeniem jest to, że poza tym, że mieszkają w tym samym mieście, to są bardzo wysoko postawionymi strażakami w rejonie. No, ktoś by mógł pomyśleć, że jest to telenowela strażacka, a tutaj jest bardzo dużo właśnie akcji. Każdy odcinek jest o czymś innym, inna akcja, a sprawy rodzinne. Nie tylko naszych głównych bohaterów, bo zakres właśnie bohaterów jest tutaj duży i dużo osób ma właśnie dużo do pokazania. Nie mamy tutaj stałej na przykład dwójki, trójki głównych bohaterów, tylko większy zakres postaci, którzy wybijają się na pierwsze pole. Bardzo przyjemnie się to ogląda, bardzo przyjemnie właśnie jest to przeplatane między właśnie akcjami strażackimi, a takimi zwykłymi ludzkimi problemami. No serial bardzo fajny, polecam. Bardzo przyjemnie się go ogląda i naprawdę jest wciągający. Taka miła odskocznia od takich zwykłych seriali Chicago Fire albo innych, które się mogły niektórym osobom znudzić. No to jest coś całkiem nowego, ciekawego. Już wiadomo, że będzie drugi sezon, więc warto obejrzeć i poczekać właśnie na to, jak się sytuacja dalej rozwinie, bo naprawdę warto. Bardzo fajne podejście tutaj jest do tego zagadnienia, jakim są właśnie pożary i wypadki. I bardzo ciekawe właśnie są te wydarzenia tu przedstawiane. No tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Hej.